Dzień dobry, witam w kolejnym odcineczku. Słuchajcie, no powoli robi się tego bardzo, bardzo dużo. Zacznę sprzedawać to drewno teraz, co chwilę. I myślę, że już automatyczny handel. Jak jest z produkcją drewna? Produkuję drewna, mogę spokojnie sprzedawać 300 drewna na automatycznym handlu. Eksport, drewno. I chciałbym maksymalna kwota transakcji na rundę 350. A, drewno już zostało dodane. Dobra, czyli drewno będziemy sprzedawać. Teraz tak, jak jest z moją produkcją wełny? Produkcja wełny jest 202 roczna, czyli na rundę możemy sprzedawać na razie wełna, nie bawełna, wełny. Sprzedawajmy pusto? Coś takiego. Ok, 150 wełny. To 30, żeby troszeczkę jej też w magazynach było, w razie czego sam sprzedam. Leki, produkcja roczna. Aha, no bo dobra, dopiero teraz będzie. Bardzo dużo pszenicy mam. Jak jest z tą pszenicą u mnie? Czy ja jestem w stanie to wyzbierać w ogóle? Chyba jestem. Z rudą żelaza również, automatyczny handel. Dodaj. Ruda żelaza. Spokojnie będę mógł sprzedawać 200 na eksport. Prowizja zysk netto jest naturę 500, dostaję na ten. W porządku. Sztabki żelaza na razie nie. Wełna jest ok, się tutaj już sprzedaje. Skóry mam większe zużycie niż produkcja, ale będę sam sprzedawał sobie ubrania. Czy ja mogę wybrać, z czego mają się te ubrania robić? Poszerzmy tutaj to wszystko. Okej, to będziemy sprzedawać. Tutaj jest, w składzie mam bardzo dużo ryb. Jak jest z żywnością? Do przodu, jesteśmy do przodu z żywnością. Te domki warto by ulepszyć, więc na pewno dzika karta, tawerna. Mieć tutaj tawernę. Zbierasz owoców, porwanie to nie. Tawerna, kopalnia węgla, przerolujmy. Spichlerz, przystań rybacka, nie, to na razie zostawiam. Motywacja. Magazyn, bo tyle rybrze, masakra. Gdzie więcej? Trochę ryb sam mogę sprzedać. Minus 360 ryb. Handel. Dodajmy, trzeba troszeczkę teraz zarobić. Deep Sea Tuna Fishing Port. Obywatele nie mogą dotrzeć do bramy budynku. To nie, wybłóżmy to. Wybłóżmy to. Z tej strony postawię. Dobra, z tej strony postawmy. Tak, i tutaj kamienną drogę zrobimy. Tak, niech mi to wybudują. Tutaj jeszcze się będzie budowała tawerna. Już coś tam zaczęli robić, dobra. Teraz tak. Ambasada, mamy jeszcze kartę jedną ambasady. Motywacja, od razu tutaj wrzucimy motywację, jeśli zadowolenie powyżej 60. Karta oszczędności to nie zadziała tam. Przebuduję, zwiększymy poziom luksusu. Damy poziomu drugiego, trzeciego mam. Właśnie o ten luksus trzeba będzie im zadbać. Poziom trzeci, książka, czekolada, zegarek, papier toaletowy. No to na razie nie. Na razie to zostawmy. Tutaj jest obniżka, bo brakuje mi produkcji mebli, mam za niską, i ceramiki mam za niską. Czyli tak, meble. Ja mogę coś jeszcze z tymi meblami zrobić. Warsztat meblowy. Tu jest maksymalnie już zrobione. Utrzymanie, no to zmniejszymy utrzymanie księgą oszczędności praktycznie do zera. Ten warsztat meblowy przydałby się, usługi transportowe, niech plus jeden jeszcze pracownik będzie. Kamieniołom zwiększymy te szyby.
czwarty pracownik do tego kamieniołomu. Dobra. Powoli zaczyna się rozglądać niedługo za armią, bo obawiam się, że oni mogą mnie chcieć niedługo też napadać. Ale na razie mamy łuczników, tylko no nie chcę z nimi jeszcze wojny, ale będziemy do tego może zmierzać niedługo. Dobra. Piwo. Piwo już zaczyna się produkować. Więc ta produkcja piwa, powiedzmy, że jakaś tam jest. Piekarnia. Ulepszymy ten browar. Niech będzie większa. Tak, niech to fajnie tutaj działa. Przystań rybacka, tu pomiń. Pierwsze owoców Ford, tu Ford nie będzie głupi. Stawienie tego fortu. Tutaj. Lepszy poziom muru. Większe... Ło, jakie wpływy teraz mamy. No, to już wygląda. To już wygląda. Wpływy są przeogromne. Nie mają tu dostępności? Obywatele nie mogą dotrzeć do bram budynku. Dlaczego? Chodzi o ten kamień. Dobra, zbierzcie ten kamień najpierw. I tak, może jak zbiorą ten kamień, to już rzeczywiście to będzie działało. W takim razie proszę zebrać mi tu kamień. Tak, zbierzcie mi to. W porządku. Ilość obywateli, drzewo technologiczne. Chciałbym zrobić wiek oświecenia. 30 domów do poziomu 4. No to trochę tutaj będzie z tym. Pszczelarz. Wytwórnia świec. Chciałbym kupić kartę pszczelarza. Tak, produkuje wosk i miód pszczeli. Postawmy to tutaj. Nie, budowy nie będę używał. Niech się to na spokojnie wybuduje. I powoli będziemy też w te hotele szli, nie? Trochę węgiel zwiększymy. Węgiel tutaj teraz. Niech tak będzie. Przyspieszymy też tę budowę? Nie, to przyspieszam budynek, nie budowę. Okej. Zbierzecie mi to? Mam nadzieję, że zbierzecie. I wtedy się to wybuduje dopiero. Mamy cały czas inwentarz wyjściowy pełny. Nie, tu droga jest postawiona, dobra. Zabierają od niego to, zabierają. Tutaj są te usługi transportowe plus jeden pracownik. Trzech chce dołączyć do miasta, weźmy to. Używaj mniej zasobów, produktywność zwiększymy. Produktywność zwiększymy tutaj. I tylko się pozbędą tego, zbuduj. Kamienna... Mogę... Aha, teraz! Kamienna droga, zbuduj wszystko. Za 15... Szybko wszystko. Całą kamienną drogę za 15 tysięcy mógłbym zrobić, czyli da się jednym kliknięciem to zrobić, wow. Okej, wytwórnia świec. Pokażcie mi, jak jest jeszcze z tym pszczelarzem zaraz. Drewno cały czas na plusie, cały czas na plusie. Cały czas się też sprzedaje. Postawmy to na szybkiej budowie. Jest już pszczelarz, będziemy mieć miód. Jak będziemy mieć miód, to zaraz będzie wytwórnia świec z wosku. Potrzebujesz drogi międzymiastowej, aby ustanowić szlak handlowy. Połącz swój ratusz do docelowego ratusza za pomocą drogi. Zróbmy to. Droga międzymiastowa. No i to już jest. Aha. I jeszcze to nie jest. To musi być wyznaczone jako droga międzymiastowa. Czy już jest? A nie, bo tutaj nie ma drogi skończonej. Zobaczmy, czy teraz. Dobra, przychody ze szlaków różnią się w zależności od populacji obu miast. Przynoszą karty, karawany handlowe. To jest karta, czy to jest... Wysyła karawany na lądowy szlak handlowy, daje zysk obu regionom.
dom jest za daleko. Na 7000 by tutaj dopiero było. Dobra, ten domek niech tutaj sobie stoi. Ulepszenie muru. Idziemy z tymi ulepszeniami. Las Prowincja tutaj jest w porządku. Fajnie by było wykupić jeszcze tu te tereny, ale na razie zostawiamy jak jest. Jak już tu jestem, to zrobienie drogi międzymiastowej będzie głupie. Teraz możemy... Świetnie, kolejna droga. Tutaj noszą. Tawerna jest, ucieszę. Pokażcie kartę, hodowla, owiec, młyn. Aha, jak jest z tym Deep Sea? Czy już tutaj mi to ogarnęliście? Tak, już tu mi zaczniecie budować, pięknie. Tam już ktoś biega, dobra, dom się ulepszył, kolejny. Też drzewko ulepszeń teraz, pójdziemy z tym technologią rancha. O, stosunki handlowe, opłaty handlowe mniejsze. Łucznik, o właśnie, tego nie zbadałem. Empire Building. Sojusznice lub zdobyte miasto daje też te punkty ulepszeń. No, pójdziemy w to. Wytwórnia, świec, kupmy. Tu na razie niech się po prostu drzewo technologiczne, niech się punkty zbierają. Tutaj wytwórnia świec się buduje. Ulepszymy to. Teraz pójdziemy w te budynki. Niech to cały czas działa. Tutaj się sprzedaje. I produkcja drewna już nie jest taka jak była. Priorytet sadzenia, ale ścinają. Czyli trzeba będzie jeszcze dziką kartę. Leśniczy. Przydałby się teraz tutaj. Tutaj postawmy jeszcze jednego leśniczego. Niech on się tymi drzewami tam zajmuje. Pełny inwentarz wyjściowy. Tu by się przydał magazyn. Który postawię sobie w tym miejscu. I niech mi go tutaj wybudują. Jak jest z ludźmi? O, nie mam robotników już. Ale będzie w lecie. Będą w lecie robotnicy. Szybka budowa. Wybierz szlak handlowy. Stalowe narzędzia są potrzebne. Okej, niech jest na razie szlak z Traubitle, czyli z tym miastem jest połączony. Tak, tu jest co? Plus 100 za szlak handlowy. Tutaj jest plus 100. Będziemy sobie działać, tak? Będziemy sobie tutaj razem działać. Szlak handlowy ustanowiony. To już są jeszcze nieufortyfikowane, czyli tutaj trzeba będzie postawić, to w ogóle trzeba będzie kupić i postawić, czyli 4000 wykupimy i będziemy stawiać dalej. Żywność jest na plusie. N. Clifford dał ci 100. Dziękuję bardzo. No tak, u której tam hotel stawiałem. Stylarnia wódki, żebyśmy poszli w producenta lekarstw. No jak będą lekarstwa, to już będzie naprawdę coś. Tutaj firma transportowa się przyda. Szybki ten magazyn jeszcze postawmy, niech on już stoi. Teraz tak. Stylarnia wódki będzie robiona z ziemniaków. No ja ziemniaków na razie nie mam, ale wydaje mi się, że to możemy zmienić na ziemniaki. Jak jest, tak, z rybami jest bardzo dużo. Pszenicą. Tak, spokojnie możemy to pszenicę zmienić na ziemniaki. Tu 93 obywateli. Tu jest obniżka tych domów. Potrzebujecie jeszcze ceramiki i tulipanów. Ubrań? Ubrania są.
wino, świece, wódka. No to świece zaczną się dopiero powoli robić. Magiczne grzyby, wyroby szklane, dywany, miód. Dobra. Pszczelarz jeden jest, co prawda, tylko. Ale myślę, że na spokojnie damy radę. Pomińmy. Destylarnie wódki mogę zrobić. Weźmy jeszcze jedną karawanę. Na 7 tysięcy to dopiero będzie można. Ale w porządku, niech mi tutaj przyprowadzają. A co ja z takimi miastami później będę mógł robić? Pewnie też jakieś tam... Mogę przyspieszać? To nie. Ale co na pewno chcę przyspieszać, to zjedźmy na dół. Te wszystkie budynki. Raz. Dwa. Trzy. I zaraz będzie wytwórnia świec wybudowana. Jeszcze. Z żywnością jestem bardzo do przodu. Jak z tym tuńczykiem? No. Mam nadzieję, że to będzie śmigać. Długi transportowe tutaj są. Ze dwa domy jeszcze. Jeden na razie. Jak chcę, może... Zróbmy tak. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Dzięki temu kamienną drogę można im dziabnąć tutaj. Nie, to na razie tak. Zróbcie tę drogę. To też zaraz zaczniecie budować. Już znosicie rzeczy. To też mi się podoba. No i co byśmy tutaj chcieli dalej robić? Pozwólmy wam transportować to lepiej. Czyli karta pomiń. Kompania handlowa. To mam. Warsztat meblowy. Przydałby się jeszcze jeden. Porwanie pro... Dobra. Warsztat meblowy. Tu niech się postawi. Kamieniołom działa. No tego kamienia jeszcze tu mamy 23 tysiące, więc jest, więc jest. Żywność jest na plusie. Lekarstwa niedługo zaczniemy właśnie. Wszak chcę przełączyć się do miasta. Świetnie, produktywności księga teraz. Leśniczy. Nie mam ludzi. Nie mam ludzi, niech się tutaj pojawią, bo zaczyna mi brakować. A leśniczy jest dlatego, tak, bo on jest na samym dole. W rynku też nie mam ludzi. O Jezu, jest bardzo źle. Kopalnia węgla niżej, kopalnia węgla niżej, bo za dużo pracowników potrzebuje kopalnia węgla. Niech ten leśniczy będzie nad... Wytwórnia świec, rynek, biuro imigracyjne. Też nie ma ludzi. To biuro imigracyjne, w ogóle skoczmy na samą górę. Bo to mi przyprowadza ludzi, nie? Glinianka, deep fish, farmy, domek myśliwski, usługi transportowe niżej niż młyn. Teraz bym chciał... Szkoda, że nie da się to tak... Karawana też na samą górę, niech idzie. Co ja wrzuciłem? Leśniczy nie aż tak wysoko. To 12 osób pracuje u leśniczego. Teraz nie mam rynku. Rynek też na górę. Cegielni nie mam, pszczelarza. Cegielnia ma być. Kopalnia węgla. Jest najniżej pszczelarz i... Dobra, brakuje mi kilku ludzi. Brakuje mi kilku ludzi, więc trzeba ich zawołać. Niech się tylko to... Szybka budowa. Szybka budowa. Szybka budowa i szybka budowa. Ulepszamy. 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 Kolejne domy. Tak. Tak. No i coś takiego. Teraz zapraszam obywateli do siebie. Producent lekarstw zakończone. Winnica potrzebało więcej. Dobra, zróbmy tam złota, żeby po prostu przejść do kopalni piasku.
Tak. Ann Clifford, dziękuję ci bardzo. Znowu. Chyba się lubimy, co? Chyba się lubimy. Dobra, tutaj mam dużo. Te lekarstwa mogłyby być, tylko jak oni tutaj... Będą... O! Świetnie. Szybką budowę. Róbmy tak. Może niepotrzebnie, ale niech jest. Jak z tymi domami? Zapraszam ludzi. W takim razie porwania nie będziemy robić, ale... Pięciu przyszło po wysłuchaniu ogłoszenia. Dobrze. Teraz mamy 180... Nie, ilu mamy obywateli? Obywateli mam 191. Co ja tam robię? Huty złota. Nie potrzebuję huty złota. Rancho. Albo technologie rolnicze na razie. Zużycie roczne jest dużo większe niż produkcja ziół leczniczych, ale zioła lecznicze zaraz będą działały poprzez to. W sensie będzie ulepszona ekstrakcja. Zróbmy to. Zaczną się robić teraz... Tak, dobra. Czyli mamy tak, zioła lecznicze, ale tu się będą pojawiać teraz lekarstwa, tak? Tak, lekarstwa. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Spowolnię sobie troszeczkę czas, bo jest rzeczywiście... Wytwórnia świec stoi, przelaż stoi, kopalnia węgla ledwo zipie. Więcej ludzi. Więcej ludzi teraz trzeba tutaj sprowadzić. Kontynuuj. Zróbmy tak. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Chociaż tutaj nikt nie pracuje. Niepotrzebnie to zwiększyłem. No, pomyliłem dwa budynki. Ale dobra, technologie rolnicze się tutaj zrobią. Dom sąsiadujący. To też jest spoko. A to... No, też będzie trzeba... Łucznik już zbadany. Nasiona kapusty. No, to też kombo budowlane. Katedra byłaby fajna. Pompa nawadniająca. Zamek. Sąsiedztwo przemysłowe. Kustosz wina. Okej. Okay. A technologia... Ocenie polityczne, ale tu musi być wiek oświecenia, czyli muszę, mam tylko 8 domów na 30. Muszą wyjść na wyższy poziom. No na razie niech jest jak jest. Jest jak jest. O, jedzie, patrzcie, jedzie z tą karawaną tam. Zobaczmy, jak to podjedzie i myk, 248 za taki kursik. Dużo. Bardzo dużo. Mhm. Pokaż drzewko ulepszeń. Produktywność rancha. Nie rancha. Technologie, rolnictwo muszę na maksa, żeby z tych małych pól wyciągać jak najwięcej. Trzy lekarstwa. Produkcja roczna jest lepsza niż zużycie. Okej, okay, czyli to jedno będzie wystarczało. W porządku. Usługi transportowe. Sam tu postawię. No właśnie. O, już pracują tam ludzie. Ale właśnie, priorytet prac. Jak to teraz wygląda? Ludzie nie pracują u pszczelarza i wytwórni. No dobra, niech tak będzie, bo to są to jest luksus, którego teraz jakoś bardzo nie potrzebuję. Muszę wejść na powyżej 200 ludzi. Trzeba ich wołać. Aha. Tutaj wszystko. Ten leśniczy... Totalnie niepotrzebny w tym miejscu. Wybórzmy tego leśniczego. Tak, on tu totalnie nie pasuje już w ogóle. No, produkcja i tak jest ten. Dzięki temu wytwórnia świec już też zaczyna hulać. Obniżka tutaj jest. Luksusy. Poziom luksusu pierwszego to jest tak. Meble i ceramika. A co z moim piwem?
To z moim piwem. Jak wygląda produkcja piwa u mnie? Jest jeden browar. No dobra, się pojawia. Produkcja roczna jest większa niż zużycie. Ceramiki jest mniejsza i mebli jest mniejsza. W takim razie ceramika. Ulepszmy garncarz tutaj. W ogóle czemu nie miałem tego ulepszonego, to tego nie wiem. Proszę bardzo. Ile mam gliny? Jak moje glinianki pracują? Glina. Ziemniaków już jest dużo. Gliny jest bardzo dużo. Czyli potrzebuję jeszcze jednego garncarza. Dzika karta, garncarz. Niech to lepiej działa. Dwóch garncarzy powinno ogarnąć tę glinę. Ulepszonych garncarzy. Nawet mogę im dać raz i dwa. To mi załatwi sprawę z ceramiką, przynajmniej na jakiś czas. Teraz tak, ceramika jest. Ubrań jest bardzo dużo. Piwo jest. Piwo się też pojawia, tylko ludzie od razu je biorą. Musi być więcej tego piwa. Tylko tak, piwo potrzebuje pszenicy. Ile ja mam pszenicy? 554, produkcja jest większa niż zużycie. Znaczy... Ale dobra, pewnie dlatego, że teraz się jakby nie produkuje, że to się produkuje tylko za dnia. Wódka niedługo pójdzie. Pójdziemy w stronę wódki, nie? Technologie rolnicze się teraz zrobią. Właśnie, no to lecimy w te technologie rolnicze. Jeśli chodzi o tę wódkę, to też pomoże. Jak jest stan domów? Jest okej. Stan domów jest w porządku. Tutaj możemy postawić jeden dom. A tutaj jakiś inny budynek po prostu będzie. Najwyżej. Ci sobie śmigają. Kolejny, jak jest z drewnem? No jest duża produkcja drewna. Ja jeszcze sprzedaję dużo. Aczkolwiek nawet możemy zrobić tak, że jeszcze jeden leśniczy będzie ogarnił coś takiego. Niech on sobie tutaj to drewno i jeszcze jeden warsztat meblowy teraz. Destylarnia wódki już może powstać. Ziemniaki są tutaj, nie? Dom koło destylarni nie będzie zadowolony ten pan. No przyspieszmy. Dobra, niech się ta wódka już robi. Na razie pcham w tą kasę w przyspieszenie, bo zanim budowniczy tutaj przyjdą, to troszeczkę minie. To jest tak, warsztat meblowy. Tak. I ulepszmy to. Warsztat meblowy. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze nie, trzeba zebrać punkcior. Dobra, ulepszenia. Dalej technologie rolnicze. Na maksa muszę te technologie rolnicze teraz. Żeby z tych kilku poletek wycisnąć jak najwięcej. Czech chce przyłączyć się do miasta. Dobra, produktywność teraz. I produktywność damy do browaru. Śmigaj browar. Tutaj też śmigajcie pszczela. Nie, pszczelarze dalej. Piekarnia też niech śmiga. Dobra. Drugi browar tu musi powstać. Niech tego trochę będzie. Też dam na szybką budowę. Dobra. Kasiorki teraz będziemy zbierać trochę. 226 obywateli mamy. No to się wybuduje na spokojnie ten dom. Drogi się też lepszą. Albo się nie wybuduje. Nie będę miał ludzi, to się nie wybuduje. Zerknijmy. Przystań rybacką ulepszmy. Jeszcze jednego pracownika mogę wam dać. Drogi transportowe też niech dostaną jednego pracownika, jak tu jest priorytet prac. Wytwórnia, węgiel mi totalnie nie działa, węgiel. Trzeba i cegielnia też, trzeba sprowadzić tutaj ludzi. Trzeba sprowadzić, rezerwa paliw jest niska.
Czekajcie. Zaczyna. A jest lato. Ale rzeczywiście jest niska. Automatyczny handel. Usuńmy drewno z handlu. Niech się po prostu więcej tego zbierze. U meble i to wszystko, to mi tego drewna zabierają. No też, to też właśnie zrobimy. Nie mogę użyć na leśniczym? No myślałem, że da się przyspieszyć leśniczego. Nie, nie da się. 190 obywateli. No jeszcze dzieciaków jest 40, więc jak dzieciaki dorosną, to też będzie lepiej, prawda? Mhm, brakuje mi rzeczywiście tych ludzi. Z żywnością jesteśmy na dużym plusie teraz już. Pomarańcze, gdzie są te pomarańcze? Gdzie ja mam tych zbieraczy? Pomarańcze, ja nie chcę już ich mieć. I gdzieś tu, to są ci podczątkowi. Leśnicze, no coś tutaj robi. A nie, dobra. Jest leśniczy. Jest ten zbieracz owoców. Jak go musiałem mieć na samym początku? Może być spis budynków, a może jest. Może jednak nie. Przyprowadźcie mi więcej ludzi. Te domy są niewybudowane niektóre. No i brakuje węgla. Jak będzie brakowało węgla, to będziemy w dupie z cegłami. Dobra, jeszcze jedno zrobimy tak. Dzika karta. Pomiń. Za darmo przeroluj. Okej, okay, dzika karta, biuro migracyjne. Jeszcze jedno musi być. Niech to się tutaj szuka. Tak, tutaj też. Niech są ulepszone. Praca wykonana 27%. Niech to tych ludzi sprowadza szybciej, bo teraz poumierali i znowu mam problem. Ja mogę przyspieszyć biuro imigracyjne? Mogę jedno i mogę drugie. Pięciu przyszło. Ach. Nikt nie pracuje w hucie. Pozwólmy tutaj ludziom wszystkim pracować. Tu też nikt nie pracuje, no bo teraz nie ma węgla, dlatego tak się stało. Nie ma węgla, bo nie mam ludzi. Dobra, wiecie co, ja nawet będę chyba rolował to. Póki jeszcze mam kasę. Kolejna karta z migrantami. Pięciu kolejnych przyszło. No jakoś to trzeba uratować. Ale dlaczego? Ci mają wykonaną pracę? Tutaj nikt. To jest. Czemu tutaj jest praca wykonana 0%? A ja to przyspieszę. Dużo kasy na to wydam, ale trzeba sprowadzić ludzi. Kolejnych pięciu. Czy mam dla was domy? Tak, mam. Dobrze, będziemy tak ratować naszą sytuację. No już powoli się robi dobrze. 200, roluje to. Bardzo dużo kasy stracę na tym. Jest. Ostatni. Dobra. No, zobaczmy jak będzie teraz. Mam 198 znowu ludzi, 52 dzieciaków. No niech to się zrobi. Ale teraz tak, ustaw priorytet prac. No i piekarnik nie pracuje. Dlaczego? Pszenica jest. A jednak nikt nie pracuje w piekarni. Ej, młynie pracują. Pszczelarz nie pracuje. Wytwórni świec, no okej. Okay.
Może nie powinienem tych pracowników tutaj. Dobra, kopalnia węgla. Może tak, transportowe usługi tutaj, dwóch mniej. Leśniczy. No dobra, w tym miejscu śmiga. O, tu się nagle zmniejszyło. Tu też w ogóle co się stało. Jest już 200 ludzi. A priorytet prac. Rynek 6 na 6. Biuro imigracyjne jest. Glinianka jest. Farma wiadomo, że teraz nie ma. A wciąż brakuje. Z powodu choroby mi trzech zmarło. Ale mam lekarstwa. No co wy? Upgrade pointy minus 2. No to mnie to jest dziwne. Dobra, ulepszenia. Technologie rolnicze jeszcze zróbmy. No tymi ludzie. Mamy zioła, mamy lekarstwa. Oni z powodu choroby i ze starości dużo też poszło teraz. Osób. No niech mi sprowadzajcie ludzi, bo. No, działają te biura, dobra. Jeszcze ciach. Teraz. O nie, tyle kasy wydałem i minąłem jeszcze. Znowu przyszło mi 5. O, 258, 207 teraz obywateli, dobra. No jest lepiej niż było. Na pewno jest lepiej niż było. Zaczęły niektóre budynki pracować. Nawet pszczelarz pracuje. Tylko zaraz się zacznie, wiadomo. Ale teraz tak, ty jeszcze śmigaj i ty jeszcze śmigaj z kolejnymi. Na razie nic nie roluje. Mało się ich rodzi. Ale ten luksus, trzeba im zadbać o... Ale dobra, to są domy poziomu drugiego. Dobra, luksus poziomu drugiego, luksus poziomu ciężkiego. Książka, modne ubrania. Książka, czyli papier. Ja jestem ciągle w technologiach rolniczych, a tutaj musimy wejść w szkołę. A czekajcie, szkoła szkołą, ale winnicę nie mogę zrobić, bo mamy za mało domów poziomu czwartego. Dobra, zróbmy tę hutę złota, po prostu, żeby zamknąć to. Najwyżej będę sprowadzał jakieś dobra. Nie, nie chcę kupić tej karty. Najwyżej coś będę sprowadzał jakieś dobra. Automatyczny handel. Import. O Jezu, jakie drogie. Książka, co tu ma być? Może być jeszcze? Modny ubra... Czekolada. Tańsza jest, papier. Papier toalet... O, drogi. Biżuteria, droga. Modne ubrania. Dobra, chyba najlepiej będzie czekoladę sprowadzać. Okej. Już jestem zysk, nie? Będziemy importować czekoladę. Zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. Ustawimy taki import czekolady. Ludziom jest zimno, bo nie mam drewna. Coż to ma być? Jakim cudem? Nagle nie mam drewna. Ja tego nie zauważyłem w ogóle, że nie ma tego drewna, nie? Dobra. Jak jest z automatycznym handlem teraz? No nie mam, nie sprzedaj już drewna. O kurczę. To jest źle. Karta. Kupujemy drewno, jest taka karta. Szukajmy jej. No, 500 drewna. Teraz powinno im starczyć, ale... Dziwne to, co się wydarzyło. Leśniczy. Czemu on jeszcze nie stoi? Proszę mi stać tutaj. Ulepszyć zarządzanie drewnem, ulepszyć leśne miasto. Trzech imigrantów chcę dołączyć. Produktywność do leśniczego teraz. I zacznijcie to produkować, zanim ta zima mnie zeżre całkowicie z drewna.
Okej. No ale tutaj zacząłem tego używać, dużo budować. Leśne miasto, zarządzanie drewnem. Też mi tutaj zbierajcie tego drewna trochę. No, powinniśmy. Środek wiosny, więc tyle. Co? Środek wiosny jest tak niska temperatura? Nie, już jest ok. Już jest na plusie, już ludziom nie będzie. Ale no. Trzeba zadbać o to drewno, więc kolejny leśniczy pójdzie tu. Tak. Leśniczy zatwierdź. To jest ukończone. Na to nie mam kasy, żeby tego leśniczego gdzieś tam ogarnąć jakoś bardziej. Teraz tak, domek myśliwski, pod magazynowy. No to tutaj jeszcze magazyn trzeba będzie postawić. Jak już będzie to, to ja chcę jeszcze o drogę tutaj. No dobra. Obudowa 5000. Jak z żywnością? Są, są. Priorytet prac. Przelaż i wytwórne świetnie działa, ale reszta budynków jest w porządku. No, żywność jest równa, ale lepsze narzędzia rybackie damy. No to będzie w porządku. Teraz tak. Jeszcze raz, dwa, trzy, troszeczkę więcej. Troszeczkę tutaj zadziałamy szybciej. 5000 temu leczniczemu, czy temu damy tutaj magazyn też. Zarządzanie drewnem, leśne miasto. Domek się też od razu ulepszy. Upalenisko damy. Domy. No, tak, tu się ulepszały jeszcze. Dobra, mam teraz obywateli 210. No, powoli to jakoś wygląda. No, jeszcze drewno teraz przyjedzie. 626. Wciąż mam za mało, produkuję tego drewna. Ale będzie lepiej teraz. Ludzie, po prostu ludzie też nie noszą tego drewna tak szybko, nie? Już mam też problem z, nie wiem, zwyczajnych robotników. Teraz muszę przestać budować nowe. Muszę po prostu przez jakiś czas pozwolić ludziom pracować na tym, co mamy, prawda? Żeby poprodukować te wszystkie rzeczy. Ale tak, dobra, luksusowe ubrania, zużycie roczne jest tak. Produkcja tu jest większa, piwa jest jeszcze mniejsza, więc z tym piwem jeszcze trzeba będzie podziałać. Trzeba będzie wejść w wiek oświecenia. Czyli jeszcze jeden browar teoretycznie powinien być. No ale jak postawię browar, to zaś skądś z innego miejsca się zabierze. Za mało czego? Węgla. No ale ten węgiel powoli... No, nie, nie, no, nie noszą. Węglem też jest problem. Węgiel powinien być tak. Węgiel wyżej. Węgiel wyżej, węgiel wyżej, węgiel wyżej. Destylarnia wódki, krawiec, to jest o jedno niżej. Browar jest ok, producent lekarstw jest ok, kowal jedno niżej. Transport, tutaj jest wszystko w porządku. Linianka może iść niżej. Cegielnia, huta i teraz warsztat meblowy nie działa, bo cegielnia bierze za dużo ludzi. Po prostu cegielnia będzie działać na 5 osób, tutaj na 4 osoby, zróbmy tak, tutaj 4, tutaj ten, coś takiego. Warsztat meblowy dajemy wyżej. Cegielnia będzie teraz miała mniej osób, kopalnia węgla działa na full obrotach, ale tutaj dajemy dwóch pracowników, tutaj dajemy dwóch pracowników. Okej. Huta zaczęła działać teraz. Jeżeli chodzi o farmy, tutaj dajemy trzech, tutaj dajemy dwóch, tutaj dajemy dwóch w dół. I dzięki temu zaraz zacznie się lepiej. Wszystko powinno być łatwiejsze.
Usługi transportowe muszą być na najwyższym poziomie przy tym. Glinianka o jedno w dół. Tutaj, jeśli chodzi o ten, to jedno w dół. No, tuńczyk już się pojawił, jeśli chodzi o żywność. Już jest za mało żywności. Warsztat meblowy. Jak jest z tymi meblami? Produkcja jest za mała. Jeszcze ceramika już jest większa. Ubrania są spoko. Na tym rynku jedna osoba może być mniej. I tu nie będzie problemu. Teraz... Ojku, przepraszam was. I 5 imigrantów. Dobra. Teraz priorytet prac. No, wreszcie. Wreszcie jesteśmy na takim poziomie, na jakim chciałbym, żeby to wszystko śmigało. Ten dom sobie postawmy jeszcze. To ulepszmy. To zbudujmy. No. Wybierzmy szlak handlowy teraz do Oustaby. Ty będziesz do tego drugiego. Okej, niech to sobie śmiga. Ale moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki wam bardzo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.